Pomysł na budowę boiska plażowego powstał już dawny czas temu, no ale teraz były po prostu okoliczności, żeby można było taką inwestycję zrealizować. Inwestycja, która była zgłaszana, potrzeba jej przez mieszkańców, głównie młodych mieszkańców, niejednokrotnie. No tym bardziej, że takiego obiektu nie ma na terenie gminy Drelów, dlatego jako Gminy Centrum Kultury postanowiliśmy, że podejmiemy się budowy takiego boiska. Tym bardziej, że w swoich zadaniach statutowych mamy m.in. krzewienie kultury fizycznej, dlatego tutaj świetnie się też wpisuje to w naszą działalność. Nie ukrywajmy, że budowa takiego boiska to jest również stosunkowo nieduży koszt, jeśli chodzi o efektywność, miejmy nadzieję, w trakcie korzystania z takiego boiska, no ponieważ tutaj na pewno nieporównywalne koszty co do, nie wiem, budowy czy kortu tenisowego, czy też boiska z sztuczną nawierzchnią Orlika, czy jakiegokolwiek obiektu sportowego podobnego rodzaju. Dlatego tutaj możemy za stosunkowo niewielkie pieniądze zrobić coś, jak widać, fajnego, bo ku naszej uciesze naprawdę spotkał się ten pomysł z dużym entuzjazmem, co bardzo cieszy. I boisko jest otwarte cały czas, boisko, nie ściągamy siatki, wszystko jest otwarte i do dyspozycji mieszkańców 24 godziny na dobę, kiedy tylko kto ma ochotę, może z takiego boiska skorzystać. No na pewno jest to taki zdrowy, aktywne spędzenie czasu, potrzebne nam tym bardziej teraz w czasie pandemii, żeby, no i tego się od nas wymaga, żebyśmy jednak organizowali zajęcia na zewnątrz, żeby, wiadomo, w tych czterech ścianach i w zamknięciu nie siedzieć. Więc wychodzimy temu naprzeciw i dlatego taka właśnie inwestycja. Dodatkowo siatkówka faktycznie ma tą barierę, to nie jest sport kontaktowy. Zgadza się, tak jak świetnie pan redaktor powiedział. W siatkówkę może grać każdy. Tutaj jeśli chodzi o rekreacyjne, amatorskie granie, no to naprawdę nie trzeba mieć jakichś specjalnych predyspozycji. Każdemu, komu się da piłkę w rękę, dokładnie wie, że tak powiem, co z nią zrobić. Więc tutaj też duża otwartość. No i nie tylko siatkówka, bo słupki i sprzęt cały sportowy, który jest zamontowany, ma możliwość modulacji, więc tutaj można grać też w badminton, ona można grać w inne sporty, jakie kto sobie tam wymarzy, które chce akurat zrobić na piasku. Piasek świetnie amortyzuje, jest to bardzo drobna frakcja tego piasku. To należy zaznaczyć, że jest to taki delikatny piasek, naprawdę przyjemny, przyjemny do gry i miejmy nadzieję, że będzie długo służył mieszkańcom.